Witajcie moi drodzy, dzisiaj tylko króciutki wstęp, bo jestem mega podjarany. Przyszła do mnie paczka, totalna niespodzianka od widza z Niemiec. Oczywiście oglądnijcie do końca, bo będą pozdrowienia dla wszystkich, że tak powiem, nadawców z zachodu. I tyle, oczywiście są nowości. Zresztą słyszycie też w moim głosie, tam będzie na pewno słychać, że jestem zaskoczony tym, co tam znalazłem. A naprawdę było grubo. Tak więc zapnijcie pasy i startujemy. Paczka z Niemiec, niespodzianka. Powiem wam, że kompletnie nie wiem, co tam jest. Jeden z moich widzów powiedział, że chce wysłać mi paczuszkę. No to co? A, dobra. Ej, ale jaja, dla Emilki. Oho, czyli nasz pupilek dostał prezent. Jest tu dołożone. O, co tam jeszcze jest? Teraz przejdziemy do tego dużego styroboksa, bo on, powiem szczerze, bardzo mnie intryguje. Co tu jeszcze jest? Małe pudełeczko, jeszcze nie wiem, co to jest. Muszę to rozeznać do czego, bo nie widziałem jeszcze takich. Żebym tu kogoś nie przeoczył, bo tam słyszałem, że to prezent dla Emilki, dzieci tego nadającego dołożyły. O, styroboksik. O ja, Kinder Country dla Natalki Oli. Właśnie tak mówił, że są jakieś łakocie dla dzieci. Super. Dziękuję pięknie. Dobra. I tutaj mamy naszą paczkę niespodziankę. Gdyby nie było bez kitu, kompletnie nie mam pojęcia, co tam jest. Kompletnie. Nie wiem, czego się spodziewać. Coś tam nie wyskoczy. Ponoć może tam być też jakaś samiczka. Ale tak jak mówię, nie mam pojęcia, co tam może być. To jest taka paczka totalnie niespodzianka. Jak ładnie popakowane. Little Cattle Wagons. Oczywiście rusza się, widzę, że jest dobrze. O, i czesze się oczywiście. Dobra. To kolejne pudełeczko. Co to jest? Nieopisane. Nie jestem pewien, co to jest. To jest jakiś wyczesipupek. No to wychodzi. No szczerze, nie jestem pewien, co to jest. Będę się musiał jeszcze dopytać. Tu nie widzę, żeby było coś opisane. O, tu jeszcze coś jest.
Ja cię kręcę. Wychodzi na to, że dostałem... O ja, jeszcze tu są probówki. Jasny gwint. Wiecie co? Hiloprachy z SPK Krahan. Czyli to jest taki ten łobuz już. Wilgotniutko ma. Jest. Jest i czeka tam, żeby... No, zdecydowanie to cały hilo widzicie tutaj. Nie zrobię tak, żeby to wyskoczył, bo to nie chodzi o aż takie show. Ale żyje, ma się dobrze. Pajączki wysłane były w Niemczech, z Niemiec w poniedziałek. O, skorpion Heterometrus lauticus. No to tego nie mieliśmy. Petersi, zwany Silenus, mieliśmy. No i zobaczymy tego. Legatka w takim razie lauticusa. Ohoho, widzę tutaj jest całkiem taki spory ten Heterometrus. A zobaczycie to, co ja już widziałem przez... Wieczko. No chodź, gagatku, chodź. No widzicie tam, że wychodzi ten. Kawał skorpionka. No tutaj mamy, widzicie, o, nie chcę, żeby mi tutaj... No jaki tu ścioszek. Później go wam wyciągnę tutaj. Nie potrzebujemy teraz tutaj, żeby nam luźno biegał. Schowaj te szczypce. Widać od razu, że to właśnie duże szczypce. Kosztem niewielkiej metasomy, ale faktycznie Heterometrus lauticus nie było jeszcze u mnie na kanale i będzie teraz. Co tu mamy? Jeszcze mamy 4 gagatki. No, Heter ma Boemei. Kurczę, braszki to nigdy za wiele braszek. Piękna sprawa. Troszkę rozwilk papier. No jest tam. Jest maluszek. O, i nawet wyliniał. Nie wiem, czy to widzicie. Tam, o, widzicie teraz, tam na dole. Jest braszka i wyliniała, dobra. Zraz. Wiecie co, miałem rozpakować z dzieciakami, ale wczoraj już nie zdążyłem, a one szły od poniedziałku, dzisiaj mamy czwartek rano, więc stwierdziłem, że o, tu mamy Trinoperma Sazimai. No, już nam tu chce wyjść. Zbijemy piąteczkę z Sazji. Dzisiaj nóżki wychodzą, więc wszystko jest w porządku z tym gagatkiem. Mamy jeszcze dwie probóweczki, kliszówki. A co to jest? Cymbia Pophysa Velox? Kurczaczek. Pierwsze słyszę. Jasne gwint. Co aż się boję, to... Ekwador. Ale kurde, nawet nie mam pojęcia, co to jest, wiecie? Bez kitu.
Nie wiem, czy to wyskoczy, urwie mi głowę, co to jest w ogóle. Jakiś pajączek, zaraz, aha, wy tu guzik widzicie. Rusza się, żyje, ale to będę musiał zobaczyć, co to jest ta cymbia popchyza velox, nie wiem, pierwszy raz widzę takie coś. Czyli nowości, ale przesyłeczka normalnie. Hidobrachys SP Saraburi też nie mam, oż kurczę. Ale niespodzianka normalnie. No widz mówił, że jest tutaj coś, czego na pewno u mnie na kanale nie widział. Jak widzicie, ktoś ma ponad 200 gatunków, a ktoś i tak jest w stanie mu jeszcze super niespodziankę zrobić i to jeszcze taką, która się nie powtórzy. Ale numer. Jest tu u wylotu. Ma się dobrze i czeka właśnie na mnie. Nie będziemy go tutaj wypłaszać. Spróbuję jeszcze z tym. Wiecie, czy nie widno? Troszeczkę słabo, ale coś tam widać. Czyli mamy tutaj nowości, moi drodzy. Hidobrachy ze SP Saraburi, mamy nowość. Mamy tutaj Cymbia Pofyza Velox, nowość. Mamy tutaj skorpionka Heterometus laoticus, też którego nie mieliśmy. I jeszcze wam powiem, że mam tutaj papiery. Papiery mam na Tritocad albo Pilosum, Bohemei i Vagans. A, czyli dobra, czyli ten nieopisany to będzie po prostu Kędzior, bo na niego też mamy papier. Jest Vagans i tak? Jak mówię? Sazy. Tak, czy to jest Bohemei, Vagans i tutaj będzie Kędzior. Tutaj. No to dobra, kurczaczek. Mamy tutaj. Oczywiście są tutaj. Karteczki potwierdzające albo Pilosus. Bohemei i a więc wszystko legitne. Oczywiście danych nie podaję, no bo po cóż to. Powiem szczerze, jest to moja pierwsza taka wielka paczka od widza. Bardzo, bardzo dziękuję. Jestem mega zaskoczony pozytywnie. Fajny wystrój w ogóle taki. Dobra, to tutaj teraz jeszcze się przepniemy. Reasumując, od mojego widza, któremu tutaj z tego miejsca bardzo dziękuję, dostałem tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć ptaszników, chyba ptaszników, bo te tutaj to nie jestem pewien, czy to nie są jakieś właściwe, czy coś, będę szukał zdecydowanie, bardzo zdecydowanie, znaczy to jest na pewno, ale ten velox, nie mam pojęcia, co to jest. Dostałem skorpiona tutaj, laoticusa, którego też nie miałem. Jeden z tych ponoć jest samiczką, więc zobaczymy jeszcze. Dostałem w zasadzie Emilka dostała prezent od dzieci tutaj wysyłającego. No i na koniec oczywiście jeszcze tutaj tak rozmawiałem właśnie z nadawcą. A, tu jeszcze jedna rzecz, oczywiście feedback, patrzcie, idzie do nas 3 dni szedł, dzisiaj mamy 4 dzień, feedback, takiego jeszcze nie widziałem, no bo u nas takich nie ma. Jeszcze jest ciepły, ale numer. Tu bardzo dziękujemy za łakoćki. Cury na pewno będą w niebo wzięte. Naprawdę, no miałem to z nimi otworzyć. Pewnie by się ucieszyły, fajnie to skomentowały.
Ale czas, moi drodzy, nie chciałem przegiąć tutaj przysłowiowe pały, bo no jednak to już mamy czwarty dzień wysyłki, ale widzę, że wszystko ładnie zapakowane, nic im tutaj nie dolega, wszystko ma się dobrze, te się jedynie będą miały zaraz słabo, bo Emilka dostanie swój prezent. No i tyle, no i tutaj z tego miejsca serdeczne pozdrowienia dla nadawcy oraz jego rodzinki. Naprawdę jestem mega zaskoczony w ogóle, że ktoś z taki kawał drogi wysłał mi paczkę jeszcze i to jeszcze szczelił się w coś, czego u mnie nie ma. Naprawdę, powiem tak, szacun, super. Dobra, myślę, że tyle tutaj starczy. No i co, przełożymy sobie je tutaj do, nawet nie wiem, czy jeszcze w tych pudełeczkach chwilowo nie będą, bo muszę im przygotować osobne pudełeczka, tylko że im wyciągnę ten papier, tam nasypię trochę substratu i tyle. To co, do zobaczenia wkrótce w następnym odcinku, powiem szczerze, oby więcej takich. Mega zadowolony jestem, mega, normalnie nie wiem co powiedzieć. Pierwsza taka duża paka niespodzianka ze zwierzętami, która zawitała do mojej skromnej hodowli, więc no cóż, bardzo dziękuję. Dobra dzieciaki, teraz zrobimy takie małe, uroczyste otwarcie obiadu dla Emilki, która nam tutaj chwilkę nie jadła. To są karaczany, które były tutaj od widzów, tak, dokładnie, tutaj nam Daniel Walaks wraz z żoną Beatą wysłali, no i oczywiście ich pociechy, czyli Cornelia i Nikodem. To są ci, co właśnie wam wysłali też te pyszne kindery, tak? Pyszne to było? Dobre. Dobre. Się widziałem, że szybko znikło. Teraz możemy sobie spokojnie spróbować nakarmić Emilkę. To wiecie co, ja sobie tutaj wezmę jednak nożyk, żeby mi było łatwiej to tutaj przeciąć. Przyszły do nas karaczany, to są te, nie tureckie, tylko dubia. Samczyk tam jest, no, mają tu jakieś jeszcze karmę wrzuconą, co one tu mają, nie wiem. O, wrzucimy je chyba takiego samczyka, co? Tak. Myślisz, że Emilka będzie lubiła tego samczyka? Tak. Chodź samczyku, chodź. Ma skrzydła, będzie lepiej. Nie chcesz iść? No co ty? Tam cię nic złego nie spotka. Nie obiecam ci tego, ale... Dobra, to sobie weźmiemy tutaj. Przymkniemy, żeby nam ten gagatek nie wybiegł drugi. Bo kto by się bardzo ucieszył? Mama by była bardzo zadowolona, jakby nam taki karaczan tutaj biegał, prawda? Dobrze. Mamy tutaj zatem Emilkę, czyli adresatkę tego prezentu. No to co, Cornelia i Nikodem? Smacznego, tak? Dla Emilki. Zobaczymy, czy będzie chciała jeść. O, przestraszyła na razie. Żadna nie jadła. Nie no. Ona jak zwykle zje, wiecie kiedy? Poza nagraniem, tak? No tak. Ale zobaczymy. Tak czy siak jej tutaj wrzuciliśmy. Ona jest też troszkę zestresowana samym... O nie, nie będziesz mi tu wody pił. To jest czysta, świeża woda nalana dla Emilki do miseczki serpentynitu, który wysłał mi Dawid Zakłachal. No cóż, na razie nam nasza Emilka jeść nie chce, ale zrobimy małe zbliżenie tutaj na tą ślicznotkę. Piękna jest, co? Tak. Tu jeszcze może... może jeszcze przyłożę. Jeszcze sobie tak zobaczymy. Ona ma... No może się przestraszyła. Ale ona przecież zawsze pięknie wychodzi. Trzeba jej to powiedzieć. Najlepiej lajkami i komentarzami trzeba jej powiedzieć, że ładnie wychodzi na zdjęciach. A tutaj patrzymy, mamy takie no niecałe 5, około 4,5-5 cm długości ciała, więc no ładnie już wyrosła. Przecież to nie są giganty, ale naprawdę przepiękne ptaszniki. Ja bardzo lubię ten gatunek, zresztą nie tylko ja, prawda? Tak. Dobrze.
Będziemy też karmić inne ptaszniki, które przyszły, no i skorpiona jednego, które przyszły do nas właśnie w tej paczce niespodziance z Niemiec. Bardzo dziękujemy za tą paczuchę, nie? O, tutaj mamy jeszcze, czekajcie, zamkniemy sobie po kolei, zamkniemy sobie Emilkę. No tam wodę ma, nic jej się tam nie stanie. Zamkniemy sobie Emilkę, żeby nam nie wyszła. A weźmiemy sobie teraz kolejnego gagatka. A niech to będzie Tiltrocadl Vagans. Oczywiście my już mamy jednego Vagansa, ale jak wiadomo, dwa Vagansy są lepsze jak jeden Vagans. Dokładnie. Spróbujemy sobie jego też nakarmić, tylko tym razem już polecimy z turaskiem. Więc karaczan turecki wleci tutaj do pudełeczka. Zobaczymy, czy będzie chciała jeść. A na razie spróbujemy tak z pęsetki dać. Zobaczymy. Ona nam tutaj się tak troszkę skitrała. Nie jestem pewien, czy będzie chciała jeść. O! Coś niby zaatakowało, ale tak niechętnie. Może i tu dam tego karaczanka? Zobaczymy. Generalnie to jest tak, że jak nie będzie chciała jeść, to nie zje. A będzie chciała zjeść, no to smacznego, nie? Nikt jej nie będzie tu do niczego zmuszał. Ja może jeszcze troszeczkę tutaj zniżę, bo teraz jak już schodzimy do tych mniejszych pudełeczek, to będzie lepiej widać. O, dobra, tutaj. Teraz zdecydowanie lepiej będziemy tutaj widzieć. Więc to jest Tiltrocadl Vagans. Dawniej była w tym w jednym wielkim worku brachy pelma. A potem te tak zwane czarne, w cudzysłowie, brachy pelmy zostały wrzucone do osobnego worka. Tam mamy te wszystkie werdezji, kalembergi i tak dalej. No, coś tam sobie zaczyna tuptać, może coś z tego wyjdzie jednak. O! Haha! I mamy to! Ty, kulfonie, udawałaś, że nie chcesz jeść! Tak? Czy nie? Tak. Lubicie wahać? Patrzcie, jak ładnie wygląda. Ona jest niedawno po welince. Wiecie? Ale się pewnie tak w pracy głośno. No ładnie się, cała w ogóle jest ładna. Takie mocne kolory ma, mocno kontrastowe, dobra. Troszeczkę tam jeden róg zapsikałem, bo generalnie jeżeli ptasznik lubi około 60-70% wilgotności, to ja mam taką zasadę, że jedną całą tutaj ściankę z boku spryskuję, aż przejdzie nam tutaj wilgoć do podłoża, po czym resztę, jak pająk będzie chciał, to sobie wejdzie na tą mokrą część, a jak będzie chciał sucho, to sobie wejdzie na drugą. Proste? Proste, niech pająk sam decyduje, gdzie mu lepiej. Tutaj mamy pora na kędziora. Tego kędziora nie będziemy karmić, bo pupsko ma czarne jak smoła. No, zobaczcie. Zobaczcie, co on tam ma. No, że on ma już tam pod spodem to, co ma taki czarny odwłok. Spójrzcie, tak go tylko spróbuję tu leciutko. Będzie miał wylinkę, taki właśnie ciemny odwłok, już mało co do włosku, a to czarne, taka plama pod spodem świadczy o tym, że nasz kolejny kędziorek będzie liniał, tak więc ziomuś albo ziomusiu, ziomalko, zostawiamy go w spokoju. Oczywiście na wszystkie braszki, tiltrocadle i tak dalej, to co przyszło do nas i jest wymagane, przyszły razem z ptasznikami z Niemiec stosowne oświadczenia, zaświadczenia o urodzeniu w naturze, nie w naturze, w niewoli. Tutaj mamy znowu kolejnego łobuza. To jest dzieci Hilobrachys Caengrahan. Czy już taki mniej grzeczny pająk? Zdecydowanie. Troszeczkę tak może, no tu po prawej siedzi taki. On już jest taki mniej grzeczny. Zobaczymy, spróbuję to jakoś turka złapać dla niego. Zobaczymy, czy będzie chciał nam zjeść. Czy na przykład będzie chciał uciec i zrobić mi psikusa.
tak? Tak jak kiedyś był, tak jak kiedyś mieliśmy spacer po kanapie. I film jak był spacer po kanapie. No, zobaczymy, czy on wyczuje to drgania, bo one są takie dosyć czujne, bym powiedział. Może jeszcze kawałeczek go tam przesunę, ale nie chcę za bardzo, bo generalnie nie chce nam się go łapać, tak? Do niego będę musiał dorysować czerwoną kreseczkę, żeby się tam przypadkiem nie dotykały takich robaczków. Żadnych nie wolno dotykać. Ale przy niektórych możemy sobie pozwolić na więcej, a przy niektórych trzeba tak... Kiedyś spadły na głowę, bo ja stałam i zapomniałam, że tam jest kółka. Dobrze. Próbujemy jeszcze kawałeczek. Ciekawe, czy go tam wyczuje. Czy on to tak będzie siedział na razie ponuro. Na razie nie umie wstać chyba, ten nie. A to ja go położyłem karaczana specjalnie tak na pleckach, żeby nam tu nie biegał. No, on wygląda jak w ogóle ruszać. No i co z tego będzie? Chilo, chilo, no dawaj, że on wywodzi się w naturze, występuje w Tajlandii. No i taka temperatura dla niego optymalna to jest te 25 do 28 stopni, a wilgotność taka podniesiona, czyli 70-80%. Tu już mu to tak, powiedzmy, 1/3 do połowy pudełeczka zraszam, a on sobie też wybiera, gdzie będzie chciał siedzieć, gdzie będzie mu lepiej. Przed chwilą mu oczywiście zrosiłem, więc nie martwcie się, on po żadnym bagnie tutaj nie biega. To jest po prostu, łączymy zawsze zraszanie z pryskiwaczem z naszymi karmieniami, żeby tego nie robić dwa razy, bo to bez sensu by było. Ale coś nam tam nie chce tutaj iść się napić. Znaczy nie, pić pije, nie chce nam się tutaj... A on może teraz pije? Może. W każdym bądź razie nie chce nam karaczanka zjeść, dobra. To tutaj sobie zamkniemy. I co tam mamy? Teraz będzie tutaj... A to mistrzostwo świata zostawię na koniec. Specjalnie, żeby was podrażnić. Tutaj damy sobie tak. Tutaj mamy takiego maluszka, Brachypelmę Boemei. Taki słodziaczek malutki. No tu jest taki... Bambaryłek taki malutki. Tutaj, jakby ktoś nie widział, to jest tutaj właśnie w prawym dolnym rogu u was na ekranach. No i co? Teraz szukamy czegoś małego w wytłoczkach dla niego w sam raz. Gdzie jesteś, mały karaczanu turecki? O, tu też jest takie coś nieduże. Zobaczymy. Idź tam, tam się będziesz fajnie bawił. No, no dawaj, że tam poznasz fajnych kolegów. O! Co to mamy znowu? Znowu historia się powtarza, co? Ptasznik uciekający przed karaczanami. Dobra. Ale on na pewno rośnie. Ja bardzo lubię ten gatuneczek i na pewno jeszcze wiele radości nam sprawi. Nie, nie, to jeszcze nie ten rarytas. Teraz będzie Pterinopelma Sazimai. Tutaj mamy tego bąbelka. A też mu tureczkę jakiegoś wrzucimy. Weź to, złap tą pensetą. Będę musiał zmienić pensetę na tą twardszą, bo te większe się zginają. A może takiego mu damy. Zobaczymy, bo to już nie jest taki całkiem... No taki już pod pół centymetra to jest. No bo on wie, co go czeka tutaj za impreza, wiesz? O, idzie tam. W łobuzie. Utchnął. No czekaj, zobaczymy. No jest pod pająkiem. No pajączek na razie nam tutaj
znieruchomiał. O, dobra. A ja to i pajączek. Więc tak wygląda nasza nowa Pterinopelma Sazima. I oczywiście ona na razie tylko takie leciutkie pobłyski ma. Sporo jeszcze czasu minie, zanim się wybarwi. Możecie sobie zobaczyć, to są takie pudełeczka małe, sałatkowe na 8 cm, więc od razu możecie sobie wyobrazić, jakiej wielkości jest ten pajączek. No generalnie malutki. No i co? Na razie nam nie chce zjeść, nic na siłę. To zamykamy. Dobra, tego jeszcze rarytaska przesuniemy. Teraz nakarmimy sobie, albo spróbujemy pokazać wam najprawdopodobniej samiczkę skorpiona. A to zobaczymy, czy będzie nam chciał jeść. Tu widzimy takiego wielkie, masywne szczypce wystają, tak? Są takie? Tak, takie duże. Grubiutkie, co? Ja myślę, że do tego będzie idealna druga dubia, która tam przyszła. No i co? No właśnie. To jest Petrometrus laoticus, tak zwany. I teraz jemu damy tą drugą dubię. Znaczy spróbujemy dać. No to co? O! To tu nam się jeszcze tutaj wyłączył ten. Wyłączył. Nie. Flash nam się wyłączył. Czekajcie. No i kolejnym tutaj gagatkiem, który przyleciał do nas prosto z Niemiec, jest Petrometrus laoticus. O, jak się nam nie uda go nakarmić, to chociaż go może wypłoszmy. Fajnie by było, nie? Chcielibyście go pewnie zobaczyć, to zobaczmy go. O, wygląda on właśnie tak, więc jak widzicie, bardzo fajnie. A zobaczymy, czy nam będzie chciał zjeść. Trochę w to wątpię, ale możecie sobie go porównać do tego naszego Petrometrus petersi. Jest on na pewno sporo większy od mojego petersi. No i też tak fajny czarny pyk. One się zawsze tak fajnie obracają szybciutko, widzicie? Dotknie metasomy. Aczkolwiek przypuszczam, że uszczypanie nie jest jakieś tam strasznie przyjemne. Zresztą żadne ugryzienie przypuszczam też nie. Rzadko kiedy one używają metasomy, aczkolwiek powiem wam, że niedawno, nie pamiętam już któremu to wrzucałem, ale normalnie mi wziął i zakuł metasomą, więc też się i to zdarza. Gdzie mi tutaj ziomuś wychodzisz? Piąteczkę chcesz przybić? Pyk. No tak, chcę piąteczkę przybić. Cześć, ziomuś. No tak, no są to łagodne skorpiony, słabo jadowite. I raczej nie trzeba się tutaj obawiać. No jad jest porównywalny z jadem pszczoły czy osy, więc... No ale to ja mówię, no jest to zawsze zwierzę, które może nas ukąsić i musimy mieć to również z tyłu głowy. Tu się tak boczki rozchodzą, więc pewnie będzie szykował się do wylinki. Ja go jeszcze przeobserwuję, jeżeli faktycznie tak będzie. Oczywiście karaczanka wywalamy, żeby mu tutaj w żadnych tych jego procesach wylinkowych nie przeszkadzał.
zrobimy mu tu dziuplę na nowo, w której będzie mu się czuć bezpiecznie. No i co? Jeszcze raz. A właśnie, jedna rzecz, bo tutaj rozmawiałem z Danielem odnośnie tej przesyłki, bo nie dawała mi spokoju te szkiełka płaskie, wiecie? Dostałem takie, o, pozwolę sobie zamknąć tutaj już tego gagatka. Dostałem również przesyłce, o, jak tu nasypiło, normalnie standard. Dostałem takie małe szkiełka wąskie i potem się okazało, że faktycznie już w odcinku niedawno u Arenta były takie szkiełka przedstawiane. Są to tak zwane szalki Petriego. A, proszę, że ja takie nazwy znam już teraz, widzicie. No i co? No i tutaj się wkłada pajączka. Robimy tak. On jest tu przyciśnięty i można sobie go tutaj fajnie wyseksować. Są bardzo silnie przezroczyste te szkiełka. I do tego właśnie one służą, więc wiecie, myślałem, że to miseczki, nie, to są szalki Petriego, to ma swoją nazwę i chyba już wszystko jasne. No dobra, to też takie dwa komplety dostałem, będę musiał je kiedyś wypróbować, bo nie miałem nigdy czegoś takiego. No to co, przejdźmy teraz do ostatniego punktu programu, którym jest Cymbiapopchyza Velox. Jest to taki maluszek, który jest jednak dla mnie wielki. Naprawdę szacun, chłopie, żeś mi coś takiego wysłał. No na pewno do najtańszych on nie należy. I powiem szczerze, no takiego prezentu fajnego się nie spodziewałem. O, widzicie, żywotny jest, nikt mu tego nie odmówi. Szybki również, no, żeby nam tutaj gdzieś nie wyleciał. Będę go musiał w ogóle też poprzekładać je wszystkie do tych pudełek, takich 10 na 10. Już jestem, że tak powiem, z Mirkiem z Eurospider zgadany po odbiór pudełeczek, bo nie ukrywam, że mi się one pokończyły. A no jak widzicie, nawet po nim operowanie przy takim bąbelku, który mi co chwilę może wyskoczyć gdzieś, no nie jest jakimś tam komfortowym zjawiskiem dla mnie, więc trzeba będzie go sobie po prostu wszystkie je poprzekładać do takich wyższych 10 na 10 na 10 kosteczki, czy tam 9 na 9, już nie pamiętam ile one miały. Natomiast są bardzo fajne i fajnie się sprawują, też są przezroczyste, można patrzeć co się tam dzieje. No więc jak widzicie, Cymbiapopchyza Velox już posiadam. Wywodzi się z Ekwadoru i tak jak w przypadku innych pajączków, które lubią w przedziale od 60 parę do 80, no to z jedną stronę zmoczoną, a drugą nie, a on sobie wybiera, gdzie będzie chciał siedzieć. Tutaj naszego rarytasa, tak go trzeba nazwać, biorąc pod uwagę półkę cenową, zamykamy. No i co? Chyba tyle. Przedstawiłem wam tutaj po kolei i spróbowałem nakarmić wszystkie gagatki, które przyszły do mnie w tej ostatniej paczce niespodziance, bo podkreślam cały czas, jest to paczka niespodzianka. Cóż, jeszcze raz serdeczne podziękowania dla Daniela i Beaty, no i oczywiście dla Pocie, które myślało o naszej Emilce, czyli dla Kornelki, Nikodema. Myślę, że wam różnie się ten filmik będzie podobał. No i te kolejne, bo oczywiście będą aktualizacje i będziecie mogli na moim kanale patrzeć, jak zwierzątka od was rosną. No to co? Do zobaczenia wkrótce. Hej! Jeżeli widzimy się tutaj na końcu, to z góry dzięki, bo nie jest to chyba tajemnicą, że time view jest ważnym parametrem dla kanałów na YouTube, szczególnie takich nowych jak mój. Tak więc z góry dzięki, bo oglądaniem do końca również wspieracie mój kanał. Pamiętajcie tradycyjnie o subach, lajkach, komentujcie, ewentualne jakieś uwagi zgłaszajcie w komentarzach. Przecież prawda jest taka, że razem tworzymy ten kanał i wy również możecie mieć na niego wpływ. Do zobaczenia wkrótce. Hej!